kurwa, Grażyn, bierzesz 10 Xiaomi z rzędu i temat materiału zamknięty. Mimo wszystko spróbuję inaczej. Cześć, dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym materiale z serii topek najbardziej opłacalnych smartfonów, jakie możemy kupić w danym kwartale. Tego typu filmy, jak sama nazwa wskazuje, pojawiają się średnio co 3 miesiące. Uważam, że takie 3 miesiące jest to wystarczający odstęp czasu od jednego materiału do drugiego, aby zmieniło się trochę na rynku, aby smartfony potaniały, aby pojawiły się nowe smartfony, które warto jest polecać. Tylko nawet nie wiecie, jak ciężko jest wybrać najbardziej opłacalny smartfon. To jest naprawdę mega ciężka rzecz. Mówiłem, że każdy odbiorca tego typu materiał oczekuje czegoś innego. Dla jednego będzie najbardziej opłacalny telefon, który nie przekroczy kwoty 1000 zł. Dla innego będzie to telefon, który będzie oferował najlepszy stosunek jakości do ceny, a jeszcze dla kogoś innego jeszcze coś innego. Dlatego zaznaczam, że najbardziej opłacalny smartfon to wcale nie oznacza, że musi być to najtańszy smartfon. Oczywiście ja w przyszłym miesiącu chcę zaktualizować materiał o najbardziej opłacalne najlepsze smartfony do 1000 zł czy 1500 zł, więc w przyszłym miesiącu tego typu filmy powinny się pojawić na kanale. Teraz skupiamy się na tych według mnie najbardziej opłacalnych, natomiast zaznaczam, będą to telefony tańsze, poniżej 1000 zł, ale też trafią się telefony powyżej 2000 zł. Przy wyborze smartfonów kierowałem się oficjalnymi cenami z polskiej dystrybucji. Ja wiem, że na aukcjach internetowych niektóre telefony można trafić taniej, w bardziej okazyjnych cenach, natomiast wiecie, to jest ciężko porównywać gruszki do jabłek, jabłki do gruszek, a chcę jedno i to samo, do drugiego to samo. I mam wrażenie, że byłoby trochę nie fair, gdybym miał na przykład porównać najniższą cenę Samsunga Galaxy S9 z aukcji, a potem zestawić to na przykład z ceną Google Pixela 2 XL, który jest w oficjalnej polskiej dystrybucji. A i tak pół żartem, pół serio zaznaczam, że faktycznie równie dobrze mógłbym wybrać 10 pierwszych lepszych z rzędu Xiaomi i taki materiał zamknąć, ale mam wrażenie, że byłoby to krzywdzące też dla niektórych producentów i ludzi, którzy lubią nie tylko Xiaomi, ale też inne marki telefonów. No dobrze, moi drodzy, zatem zacznijmy. Jest takie miejsce specjalne poza dziesiątką i to specjalne miejsce jest miejscem, które pojawia się nie tylko ze względu na to, że po prostu ten telefon mi się spodobał i jest naprawdę ok, choć cena jego mogłaby być niższa. Mam wrażenie, że można byłoby ugrać jeszcze na nim kilkaset złotych, ale z drugiej strony jest to w ramach takich przeprosin, że producent jakiś czas temu podesłał mi ten telefon do testów i nie zdążyłem przygotować recenzji. Oppo Reno. Natomiast nie jest to Oppo Reno 10 Zoom. Jest to ta tańsza wersja. Jest to mocny średniak, natomiast mam wrażenie, że nie do końca dobrze wyceniony i mam nadzieję, że w kolejnych miesiącach cena tego urządzenia trochę spadnie, bo to nie jest zły smartfon. To jest naprawdę bardzo fajne urządzenie, które oferuje niezły stosunek jakości do ceny, natomiast z naciskiem, że można byłoby ugrać kilkaset złotych i faktycznie w wersji 10 Zoom wszystkie elementy, które kuleją w tym telefonie, mamy w tej ulepszonej wersji, no ale ta ulepszona wersja to już jest wydatek ponad 3000 zł. Drogie Oppo, przepraszam najmocniej, że recenzja się nie pojawiła. Proszę, wyślijcie kuriera, telefon odsyłam. Więc w ramach takich przeprosin, miejsce specjalne poza dziesiątką Oppo Reno. No dobrze, zatem zacznijmy już od tej topowej dziesiątki. Zaznaczam, kolejność jest przypadkowa. Ceny starałem się usystematyzować od najniższej do najwyższej, natomiast nie patrzcie na te urządzenia, że ja teraz układam od najgorszego do najlepszego albo od najlepszego do najgorszego. Wszystko jest zależne od Was i zasobności Waszego portfela, tak jak powiedziałem. Najbardziej opłacalne smartfony to wcale nie oznacza, że muszą być to najtańsze telefony. A i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, ja nie będę tutaj znowu powtarzać wszystkiego, co mówiłem w recenzjach na temat specyfikacji, wydajności, wyglądu, baterii, etc., bo wszystko macie w recenzjach. Jeżeli chcecie, wpiszcie sobie konkretny model telefonu na YouTube w wyszukiwarce, wpiszcie do tego nie antyfan recenzja i dokładna informacja na temat danego modelu się pojawi. Po prostu nie chcę być monotematyczny i nie chcę powtarzać informacji, które już nie raz, nie dwa przekazywałem dla Was w
poprzednich filmach. Miejsce 10 zajmuje Xiaomi Redmi Note 7. Smartfon naprawdę dobry, którego cena oscyluje w dalszym ciągu w granicach 899 zł. Jest to bardzo, bardzo dobre urządzenie i śmiem pokusić się o stwierdzenie, że z nowych urządzeń do 1000 zł chyba lepszego telefonu nie znajdziemy. Ja naprawdę byłem mega zadowolony z użytkowania tego telefonu. Podczas zresztą przygotowywania samej recenzji miałem niesamowity fun i taką satysfakcję, że można ugrać na tak stosunkowo niewielkiej kwocie tak dobre urządzenie. Zatem Redmi Note 7, miejsce 10. Miejsce 9 zajmuje urządzenie, które jest już jakiś czas na rynku, natomiast w dalszym ciągu uważam, że względem stosunek jakości do ceny jest to w dalszym ciągu bardzo dobre urządzenie, mianowicie Pocophone F1. Urządzenie, które w wielu aspektach nie jest najlepsze, bo ciężko oczekiwać wszystkiego co najlepsze w cenie za około 1300-1400 zł, jednak biorąc pod uwagę wydajność, biorąc pod uwagę baterię oraz ogólnie całokształt i jakość wykonania tego smartfona w dalszym ciągu, mimo iż jest już to urządzenie na rynku ponad rok, w dalszym ciągu Pocophone F1 jest to bardzo dobry smartfon, który z czystym sumieniem do około 1300-1400 zł mogę Wam polecić. Kolejne miejsce, exequo, miejsce było 10, 9, 8 i tutaj są dwa smartfony od Samsunga. One jak na Samsunga nie są najgorzej wycenione, natomiast mam wrażenie, że też można byłoby jeszcze kilkaset złotych na tym ugrać. Jednak tak czy siak nie są to złe smartfony, mianowicie exequo A50 i A70 z zaznaczeniem, że mi osobiście A70 bardziej przypadła do gustu. Faktycznie jest sporo odstępstw od normy, jeżeli chodzi o tę cenę, natomiast mam wrażenie, że już to nie raz, nie dwa powtarzałem, że tegoroczna linia serii A, zlikwidowanie jotek, jest to krok w dobrą stronę. Ja też jeszcze jestem w trakcie przygotowywania dla Was recenzji najtańszego z rodziny A, A10, czyli najtańszego Samsunga, który pojawił się w 2019 roku. Ale powracając, A50, A70 pod względem wydajności, pod względem konstrukcji fantastycznych ekranów jest naprawdę ok. Ten czytnik w jednym i w drugim modelu mógł być trochę lepszy, no ale podobno nie można mieć wszystkiego. Jak najbardziej A50 i A70 są to urządzenia niezłe. Na miejscu kolejnym pojawiło się urządzenie, którego recenzji nie przygotowałem, za co też przepraszam. Użytkowałem ten telefon i wspominam go bardzo dobrze. Mimo iż od premiery minęło kilka miesięcy, uważam, że w dalszym ciągu Xiaomi Mi Mix 3 jest urządzeniem naprawdę fajnym. Nie tylko ze względu na konstrukcję, nie tylko ze względu na swoją bezramkowość. Czy ten slider jest spoko? No kurczę, nie wiem, nie mnie oceniać. Ja bardziej jestem za tymi mechanicznymi aparatami, które pewnie z czasem mogą mieć jakieś tam problemy natury technicznej. Natomiast pod względem komponentów poprawionego aparatu, który przecież pamiętamy w pierwszym Mimixie nie był najlepszy, jest naprawdę bardzo ok i w dalszym ciągu uważam, że do 2000 zł Xiaomi Mi Mix 3 jest urządzeniem dobrym. Tyle. I tutaj chciałbym się na chwileczkę zatrzymać, bo teraz mógłbym wymienić Wam minimum 3 telefony w tej półce cenowej, mianowicie Xiaomi Mi 9T, którego recenzja niedawno pojawiła się na kanale, Xiaomi Mi 9 SE oraz Xiaomi Mi 9. W tym miejscu chciałbym wymienić wszystkie 3 telefony i potraktować to jako jeden podpunkt, bo wszystko będzie zależne od tego, ile jesteście w stanie przeznaczyć na telefon. Czy wydać niecałe 1500 zł na SE, 1600-1700 na Model T, czy niecałe 2000 zł na tę wersję najbardziej pełną, mianowicie Mi 9. I ja tutaj nie chcę wybierać pomiędzy jednym, drugim bądź trzecim telefonem. Wszystkie urządzenia są naprawdę dobre i to, który z tych telefonów wybierzesz, jest zależny od Was. I tutaj mała dygresja, uważam, że te trzy modele Mi 9T, Mi 9 SE, Mi 9 są to w ogólnej całości chyba jedne z najbardziej opłacalnych smartfonów, jakie możemy kupić. I tu już nie chodzi o to, że Xiaomi lepsze, bo ja nie zgadzam się z tym, że Xiaomi jest lepsze. Xiaomi jest tańsze i Xiaomi oferuje najlepszy stosunek jakości do ceny. I to jest niepodważalne. 3 Mi 9 w zależności od wersji na wspólnej pozycji. Kolejne miejsce i zaznaczam, nie kategoryzujmy, jeżeli chodzi o miejsce. Po prostu tak jest. Jedyny iPhone, mianowicie iPhone 8. Zamiennie, jeżeli masz możliwość wydania więcej, ponad 3000 zł, to iPhone 10. Natomiast iPhone 8, w chwili obecnej jego cena nieznacznie odbiega od iPhone'a 7, a ten posiada ulepszony aparat, możliwość indukcyjnego ładowania w standardzie Qi,
Dodatkowo ma szybszy procesor, dokładnie ten sam procesor znany z iPhone'a 10. Aparat również bardzo podobny. Coś, jak dobrze pamiętam, coś za około 2400 zł. iPhone 8 nowy, zafoliowany jest dostępny, zatem uważam, że jeżeli chodzi o iPhony, na ten moment 7 w dalszym ciągu jest ok, natomiast różnica cenowa pomiędzy 7 a 8 jest na tyle mała, że mimo wszystko, jeżeli chcesz już teraz kupować, bardziej polecam Mi 8. Mi 8. No właśnie, ostatnio chyba za dużo tego Xiaomi u mnie. iPhone'a 8. Tak, iPhone'a 8. Następny model jest to Huawei P20 Pro. Urządzenie, które faktycznie w niektórych elementach odbiega już od P30 Pro, natomiast P30 Pro jest zauważalnie droższa. P20 Pro to w dalszym ciągu bardzo dobry telefon pod względem wydajności, konstrukcji, jakości wykonania, a przede wszystkim aparatu fotograficznego, który w dalszym ciągu potrafi zawstydzić niejednego mocnego średniaka, który wyszedł w tym roku. Kolejny telefon jest to urządzenie, o którym materiał już niedawno przygotowałem, mianowicie S9. I tutaj bardzo podobna sytuacja jak w przypadku P30 Pro i P20 Pro. To w dalszym ciągu bardzo dobry telefon pod względem aparatu, pod względem ekranu. No Samsung od zawsze przoduje, jeżeli chodzi o ekrany Super AMOLED. Wydajność, faktycznie w S9 mniejszej ta bateria no, mogłaby być lepsza, ale coś w przedziale 2-2,5 tysiąca złotych. S9 to w dalszym ciągu bardzo dobry wybór, który też z czystym sumieniem mogę Wam polecić. Ostatnie dwa telefony w rankingu, czyli telefon w oscylacyjnej cenie podobnej do S9, Google Pixel 2 XL. W dalszym ciągu uważam, że jest to jeden z najlepszych, ażeby nie powiedzieć najlepszy Pixel, jaki aktualnie pojawił się na rynku. Nie miałem jeszcze do czynienia i styczności z modelami 3A, więc nie wypowiadam się. Jednak Google Pixel 2 XL pod względem aparatu fotograficznego, pod względem działania, tego jak w ogóle ten telefon funkcjonuje, no jest to naprawdę bardzo dobre urządzenie. Ja już nie w jednym materiale ten telefon zestawiałem w swoich topkach. To jest po prostu dobry telefon. Ostatnie miejsce zajmuje urządzenie nie tanie, natomiast urządzenie, które jest niesamowicie bliskie mojemu sercu, mianowicie OnePlus 7 Pro. Owszem, telefon kosztuje około 3000 zł, jest to flagowiec z pełną gębą, jednak porównując ceny tego flagowca do flagowców innych producentów, takich jak Samsung, jak Sony i kilku innych, no to uważam, że cena jest jak najbardziej na plus. I jeżeli nie chcesz Xiaomi, wiadomo, Mi 9 rządzi, a chciałbyś mieć inny flagowiec, który nie będzie zbliżał się do ceny 4000 zł, a nawet 5000 zł, OnePlus 7 Pro jest to świetne urządzenie, które posiada bardzo fajny mechaniczny aparat, dodatkowo bardzo szybkie ładowanie, fantastyczny ekran i jeszcze fantastyczniejszy czytnik, skaner palca zaszyty pod ekranem. Urządzenie jest naprawdę cudowne i ciężko mi tego urządzenia nie polecić, jeżeli masz do wydania na telefon coś około 3000 zł. OnePlus 7 Pro, mówię Pro, nie 7, OnePlus 7 Pro to naprawdę bardzo, bardzo dobre urządzenie, które z czystym sumieniem polecam. No dobrze, moi drodzy, z mojej strony byłoby to wszystko. Mam nadzieję, że taka aktualizacja materiału Wam się przyda. A co Wy myślicie? Jakie telefony według Was jeszcze moglibyśmy dorzucić na taką topkę? Piszcie proszę w komentarzach, bo to wiadomo, to jest subiektywnie wybrany ranking przeze mnie, więc jeżeli masz jakieś inne propozycje, to śmiało piszcie w komentarzach, być może takimi komentarzami też pomożemy innym osobom podczas wyboru ich najbardziej opłacalnego smartfona. Z mojej strony byłoby to wszystko. Dziękuję Wam serdecznie za poświęcenie tych minut, kilkunastu minut na obejrzenie tego materiału. Pozdrawiam. See ya.